Dzień dobry! Mamy dzisiaj 5 grudnia i pierwszy dzień mojego vlogmasa. Kto powiedział, że trzeba zaczynać pierwszego? No, kto powiedział? Prawda jest taka, że próbowałam zacząć pierwszego, ale pierwszego niestety brzmiałam tak. Dzień dobry. Dzisiaj mamy 1 grudnia. Dzisiaj mamy 1 grudnia i to miał być pierwszy odcinek, pierwsze nagranie mojego vlogmasa 2023. To miał być pierwszy vlogmas, którego zamierzam nagrać naprawdę od samego początku do końca. Czyli będę nagrywać jednego dnia i postować dla Was, publikować dla Was o 10 następnego. A teraz jestem sobie tutaj na rowerku, moi drodzy. Ja wiem, że słuchajcie, vlogmasy kojarzą Wam się ze śniegiem i będzie trochę śniegu, mam nadzieję, dlatego że jeszcze dzisiaj w nocy jadę do Polski, więc będę mogła może troszkę nakręcić i doświadczyć tego śniegu. Wszyscy wysyłają mi piękne filmiki z tego, jak popruszyło, zdjęcia cudowne, jak zasypało. Bardzo mi się to podoba, także bardzo się cieszę, że akurat teraz ten okres wybrałam na to, żeby sobie podjechać do Polski. Mam nadzieję, że śnieżek się jeszcze troszkę utrzyma, jak tam dojadę. Dzisiaj mam strasznie dużo rzeczy do zrobienia, a tymczasem mimo wszystko jestem na rowerze. Jak to jest, że mam dużo pracy, a mimo wszystko jestem na rowerze? Otóż zauważyłam, że faktycznie ostatnio jestem dosyć zajęta i mam dużo pracy. I mam dużo takiej pracy biurowej też, dużo takich rzeczy na komputerze, które muszę robić i w zasadzie wychodzenie na rower byłoby fantastycznym sposobem na to, żeby się rozluźnić i zrelaksować. A jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie dobrze, że rower mam od całkiem niedawna. Planowałam wykorzystywać rower przynajmniej 3 razy w tygodniu i kurczę, no nie udaje mi się przez ostatni tydzień albo nawet dłużej. I pomyślałam sobie, okej, mam 30 minut, jadę. Jesteśmy teraz zupełnie gdzie indziej. Musiałam szybciutko wrócić. Zaraz jak tylko włączyłam kamerę, okazało się, że muszę spylać do domu, dlatego że czas mi się trochę kończy. A teraz jestem na Perle, na tej sztucznej wyspie, w części Porto Arabia. Bardzo piękna pogoda jest teraz, słuchajcie, grudzień, 5, temperatura 26 stopni, ale ponieważ słoneczko już zaszło, to w zasadzie jest bardzo, bardzo przyjemnie. I teraz, słuchajcie, no to jest najlepszy czas, żeby spędzić w Katarze naprawdę długie tygodnie. To jest najlepszy czas na to, żeby zwiedzać Katar, dlatego że jest nie za gorąco, w ciągu dnia jest ciągle ciepło, ciągle można pójść na plażę, ciągle można skorzystać z basenu, a jednak zwiedzanie popołudniami i rankiem super, po prostu rewelacja. Nawet dobrze się stało, że ten mój vlog christmasowy, ten mój vlog bożonarodzeniowy jest taki troszkę opóźniony, dlatego że to jest dobra okazja do tego, żeby pogadać o rozpoczynaniu różnego rodzaju nowych rzeczy. Ja nagrywanie tego vlogmasa w 2023 roku, dokładnie teraz, zaplanowałam już w zasadzie na początku października. Już w październiku zrobiłam sobie jakąś prowizoryczną listę tematów, już sobie przygotowałam jakieś muzyczki bożonarodzeniowe, już sobie przygotowałam różnego rodzaju pomysły, co mogłabym robić, gdzie mogłabym pojechać i jakiego rodzaju wydarzenia mogłabym wykorzystać do tego, żeby te krótkie filmiki były ciekawsze. A tymczasem 1 grudnia, buch, odebrało mi głos kompletnie. Nie byłam w stanie nagrać niczego, naprawdę. Im bardziej głośno się starałam mówić, tym bardziej bolało mnie gardło. Nic z tego. Często tak jest właśnie, że zaplanujemy sobie coś i ten pierwszy moment, ten pierwszy start, pierwszy krok czasami się opóźnia i chcę Wam powiedzieć, że to jest zupełnie okej. Świat się wydarza, życie się wydarza. Różnego rodzaju sytuacje w naszym życiu też się zawsze będą wydarzać i choćby nie wiem co, nie zawsze będziemy w stanie zacząć w poniedziałek, 1 dnia miesiąca albo w styczniu,
tak jak teraz wszyscy będą zaczynać zmiany w styczniu. Nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić i to jest zupełnie w porządku. Można zaczynać realizowanie swoich postanowień noworocznych w połowie stycznia, a nawet w połowie roku. To jest zupełnie w porządku. Jeżeli na czymś nam zależy, jeżeli coś jest dla nas ważne, to nie ma znaczenia, kiedy zaczynamy. I nie ma znaczenia, jak długo nam to zajmuje, chociaż oczywiście wolelibyśmy, żeby zajęło nam to trochę mniej czasu niż więcej. Zupełnie to rozumiem. Ja jestem z tych, co chcą tu, teraz, natychmiast. Zaczynanie vlogmasa od 5 dnia grudnia jest zupełnie w porządku. O, leci samolot. Widzicie, widzicie? Często sami podkładamy sobie nogę, wyznaczając sobie datę startu na jakiś bardzo mało realistyczny czas, podczas kiedy po prostu zwyczajnie powinniśmy stwierdzić, ok, zaczynam, zabieram się za to i będę posuwać się codziennie do przodu, albo przynajmniej raz w tygodniu do przodu, tak żeby faktycznie zbliżać się do tego celu, który sobie wyznaczamy. I niezależnie od tego, czy to jest coś takiego, na co musimy bardzo długo pracować, albo bardzo długo czekać, na przykład jak na umiejętność pływania, którą ja teraz właśnie też wymyśliłam, że do moich urodzin w lutym zdecydowanie powinnam udoskonalić kraula, albo może raczej powinnam stworzyć taką umiejętność u siebie, bo nie ma na razie co doskonalić. Ale to jest coś, co będę po prostu musiała robić i będę musiała ćwiczyć przez ten czas do końca lutego, po to, żeby właśnie ten kraul w jakiś sposób się tam ukształtował w moich mięśniach, w mojej pamięci mięśniowej i w moich umiejętnościach. I nieważne, kiedy zacznę. Ważne jest, żeby posuwać się do przodu każdego dnia. Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie myśleć o swoich postanowieniach noworocznych, ponieważ postanowienia noworoczne możecie zacząć realizować już teraz. Ja zawsze swoje postanowienia noworoczne, a raczej plany na nowy rok, tak to raczej teraz już do tego podchodzę, to raczej to są mniej już postanowienia, a bardziej plany na nowy rok. Co chciałabym, żeby było w nowym roku, żeby się zrealizowało w nowym roku, żeby się stało w nowym roku. I muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycona swoim poprzednim rokiem, znaczy tym rokiem, który teraz jest, 2023, ponad 5 rzeczy, które zaplanowałam i wpisałam sobie w moją tablicę. 4 się zrealizowały i jestem po prostu w zachwycie. Z tych 4 jedna się zupełnie zmieniła o 180 stopni, dlatego że miała to być wyprawa w jedno miejsce, by zrealizowała się wyprawa w zupełnie inne miejsce, ale to zupełnie nic nie szkodzi, miała się zrealizować wyprawa i koniec, więc się zrealizowała, to było celem. Także zachęcam Was, kochani, jeżeli jeszcze się nie zabraliście za wymyślanie tego, co tam chcielibyście, żeby się wydarzyło w nowym roku, to zacznijcie to już teraz, zacznijcie sobie stawiać te postanowienia już teraz, zacznijcie sobie już myśleć o tym, co by to miało być, co by to miało się wydarzyć, a jeśli jesteście zbyt zajęci, bardzo zabiegani w tym grudniu, bo wiadomo, że grudzień to jest taki miesiąc, że naprawdę jest pełno różnego rodzaju rzeczy do zrealizowania i do załatwienia, to zaplanujcie sobie, że zaplanujecie sobie postanowienia noworoczne albo cele na nowy rok w styczniu, pod koniec stycznia. To jest ok, nieważne, kiedy to zaplanujecie. Ważne jest, żeby to planowanie i to wyznaczanie sobie tych wydarzeń i jakby wymyślanie dla siebie tych wydarzeń po prostu się zwyczajnie wydarzyło. Wszystko jedno, czy to się wydarzy na początku grudnia, czy to się wydarzy na początku stycznia, czy na początku marca. Wszystko jedno, bo może tak być, że macie jakieś projekty do końca marca albo do końca lutego i nowe sprawy będziecie wybierać dopiero później. To jest zupełnie, zupełnie ok. Zachęcam Was do tego, żeby przetestować. O, zobaczcie, meleksik jedzie pusty. Meleksy tutaj na Porto Arabia i w ogóle tutaj na Perle są bezpłatne. Jeżeli będziecie tu w Porto Arabia, słuchajcie, i będzie meleksik pusty, możecie go zatrzymać i on Was zabierze, gdzie będziecie chcieli. W ramach oczywiście Perły. Jeżeli macie dla siebie jakieś pomysły i jeżeli macie jakieś postanowienia, to zachęcam Was do tego, żeby przećwiczyć zaczynanie w środku tygodnia. Zaczynanie w środku dnia. W momencie, kiedy mamy taką zdolność, żeby zacząć wprowadzać nowe, czy to są zmiany, nowe nawyki, nowe umiejętności, nowe myślenie, nie na początku tygodnia, tylko właśnie w środku tygodnia, w środku dnia, w środku roku, dużo łatwiej jest nam różnego rodzaju zmiany zacząć wprowadzać. Poza tym też chcę Wam powiedzieć, że to też jakby odczarowuje trochę poniedziałki, bo czasami nam się wydaje, że jak się coś nie udało w poniedziałek, to już następna okazja jest dopiero w poniedziałek. Wcale nie, następna okazja jest we wtorek. I w środę, i w czwartek, i w piątek, i w sobotę. A jak się nie udało w poniedziałek o 4, to może być następny początek w poniedziałek o 18. I to jest zupełnie ok. Ja się bardzo cieszę, że nie poddałam się mimo tych wpadek głosowych 1 grudnia i 5 grudnia zaczyna się moje nagrywanie vlogmasa w 2023 roku. Jest!
Ten filmik będę dla Was montować dzisiaj w nocy, jak będę w samolocie. Pojadę do Polski zobaczyć śnieg. Nie macie pojęcia, jak ja się cieszę na ten śnieg. Oglądam te wszystkie filmiki, oglądam te wszystkie zdjęcia, które rodzinka mi przysyła. Jestem zachwycona. Nie mogę się doczekać. Nie mam zimowych butów. Ale tu poradzę sobie w złotych tarasach, nie ma sprawki. Na szczęście pomiędzy lotniskiem Chopina a złotymi tarasami nie trzeba wychodzić na zewnątrz, więc jest okej. Okay. Dam radę nawet w ciżemkach, tak jak już to kiedyś zrobiłam. Jeszcze muszę się spakować, jeszcze mam trochę prac przed komputerem i tego vloga zobaczcie jutro rano. Mam świetne 20 minut, które mogę spędzić tutaj w ogrodzie. Niesamowite jest to miejsce. Za każdym razem, kiedy tutaj przychodzę, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co oni tutaj stworzyli, co się w ogóle tutaj mogło urodzić w tym miejscu. Wiem, że w innych tropikalnych miejscach prawdopodobnie też są takie fantastyczne ogrody, no ale ten tutaj jest po prostu świetny. Słyszycie w ogóle te ptaszki śpiewające? No ja wiem, że to z głośników, no ale kurczę, no pięknie, po prostu pięknie. Tu sobie ludki na trawce śpią za mną. Ja szukam jakiegoś miejsca, żeby sobie usiąść. Znacznie, znacznie więcej osób jest tutaj dzisiaj, niż widziałam kiedykolwiek wcześniej. Być może dlatego, że jest północ. Być może dlatego, że jest Boże Narodzenie i ludzie się przemieszczają w stronę domu i w stronę świątecznych miejsc. Ale no, atmosfera jest bardzo relaksująca i bardzo przyjemna tutaj. Pakowałam się dzisiaj na ostatnią chwilę. Miałam wyjeżdżać na samolot o północy. Pakowałam się dopiero o godzinie 22. Co prawda wiedziałam, że mam 2 godziny i że w zasadzie mam mniej więcej pojęcie, co ze sobą zabieram. I ponieważ nie planowałam specjalnie żadnych wyskokowych, wystrzałowych ubrań, to wiedziałam, że koszulki, spodnie i bluzy to będzie okej. Ale jednak mimo wszystko to jest coś, czego już dawno nie robiłam. Naprawdę staram się pakować wcześniej po to, żeby się tym nie stresować. I rzeczywiście wyjechałam 15 minut wcześniej niż planowałam. Później. 15 minut później niż planowałam. Ale nic nie szkodzi. Ciągle mam jeszcze tutaj dużo czasu. Dostałam bilet od razu, więc jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ależ tu pięknie, słuchajcie, zobaczcie, jak tu jest zielono. Jak tu jest zielono. Teraz mam 6-godzinny lot, 5,5 albo 6 godzin, zależy od tego, w którą stronę się leci. Będę w Polsce na Mikołaja. No dosłownie jak Mikołaj. Co prawda nie przylecę saniami, tylko przylecę samolotem, ale jak Mikołaj przylecę. Jestem przygotowana na tą okazję. Będę dobrze ubrana odpowiednio. Mam mokre włosy, bo nie zdążyłam wysuszyć. Ale nic to. Miałam trochę pracy przy komputerze, więc zrobiłam to, co miałam zrobić. Miałam też trochę takiej pracy kuchennej, ponieważ miałam trochę warzyw w lodówce, których nie chciałam stracić, więc te, co wiedziałam, że na pewno już będzie zepsute, jak wrócę, to no niestety wyrzuciłam, ale część z tych rzeczy udało mi się jakoś zmodyfikować i zostawić albo w zamrażarce, albo w lodówce, więc jest okej. No właśnie, organizowałam dużo rzeczy. Tak jakby się organizowałam dzisiaj popołudnie całe. I dlatego zaczęłam się pakować tak bardzo późno. Aż moja przyjaciółka się ze mnie śmiała, że jak co, to mi poleci jakiś filmik na temat pakowania. A wiecie jaki? Och, te ptaszki to są po prostu niesamowite. Zobaczcie, jeszcze tutaj nade mną jest kładka, którą można chodzić sobie i oglądać sobie z góry. Niesamowite jest to miejsce. Niesamowite.
naprawdę. Jest mi tak gorąco, że się w głowie nie mieści. Nie dlatego wcale, że tutaj jest jakoś szczególnie gorąco w tym miejscu, ale dlatego, że mam ciepłe buty. Słuchajcie, na zewnątrz jest jakieś 24 stopnie, ponieważ no wiem, że w Polsce w nocy jest minus 8, więc jak rano wyląduję, to będzie pewnie jakieś minus 2 albo minus 6. Wobec czego mam swoje najcieplejsze futrzane trapery z cienką skarpetą, ale wiecie co, właśnie wpadło na pomysł, że może zdejmę te buty. Jeszcze nie ma tragedii, nie? Jeszcze mogę zdejmować. To była tylko chwila, kiedy mi było w nich gorąco, ale muszę przyznać, że chyba w ogóle na tym lotnisku też grzeją, bo tak w ogóle jest dosyć ciepło. Uff, witam was w moim vlogmasie. I mam nadzieję, że ten vlog wam się spodoba. Dajcie mi znać, co wy na ten temat myślicie, żeby zaczynać nie pierwszego, ale piątego. No i oglądajcie, oglądajcie. Do zobaczenia.